Witajcie ciekawscy. Już niedługo książę Harry i Meghan Markle przyjmą nowe role, a to oznacza, że całkowicie się wycofają z bycia wyższymi członkami rodziny królewskiej. A będzie to miało miejsce już 31 marca. Zanim jednak to nastąpi, trzeba jeszcze rozważyć pewne sprawy, w tym jedną kontrowersyjną kwestię, jaką jest bezpieczeństwo pary i ich dziecka. I oczywiście pieniędzy, bo wciąż nie wiadomo, kto za to będzie płacić. Czy podatnicy nadal będą musieli finansować ochronę Meghan, Harry'ego i Archie'ego? Czy fundusze będą pochodzić od ojca Harry'ego, księcia Karola? Czy królowa skończyła z Sussexami? Oglądajcie do końca i zdecydujcie, kto powinien płacić za ochronę księcia Harry'ego i jego rodziny. Ale zanim zaczniemy, zasubskrybujcie nasz kanał oraz pamiętajcie, że wiele ciekawych informacji znajdziecie też na naszym Instagramie. Zapewne doskonale już wiecie także z licznych naszych odcinków, że na początku tego roku Harry i Meghan ogłosili, iż wycofują się z królewskich obowiązków i pracy, aby móc żyć prywatnie i stać się niezależnymi finansowo. Kojarzycie też pewnie szczegóły dotyczące tego, jak przebiegać będzie cały ten plan, który ujawniono po spotkaniach z królową i innymi członkami monarchii. Natomiast ostatnio na swojej stronie internetowej Meghan i Harry opublikowali oświadczenie zawierające szczegóły dotyczące ich przejścia na królewską emeryturę oraz przyszłości. Okazuje się, że para będzie miała prywatne dochody i będzie mogła sama zarabiać własne pieniądze. Pojawiła się jednak jedna kwestia, z której nie wszyscy są zadowoleni, a obejmuje ona pieniądze rządowe i kwestie bezpieczeństwa. Ustalono więc, że Meghan i Harry nadal będą potrzebować ochrony, aby zapewnić im i ich synowi Archiemu bezpieczeństwo. Wynika to z tego, że Harry jest osobą publiczną, która pochodzi z rodziny królewskiej, z jego służby wojskowej, a także niezależnego profilu Meghan oraz poziomu zagrożenia i ryzyka, na jakie byli narażeni w ciągu ostatnich kilku lat. Oznacza to zatem, że policja musi nadal zapewnić im ochronę, ale pytanie brzmi, kto będzie za to płacił. Nawiasem mówiąc, roczny koszt takiej ochrony szacuje się na 3 do 6 milionów funtów. Obecnie para przebywa w Kanadzie ze swoim synem Archiem, gdzie kupili dom. Na krótko wrócili do Wielkiej Brytanii w styczniu tego roku po świątecznej przerwie na wyspie Vancouver. I to właśnie wtedy ogłoszono, że Sussexowie spędzą połowę roku w Ameryce Północnej jako osoby, czy też obywatele prywatni, i to wtedy powstał problem, kto zapewni im ochronę oraz kto ją sfinansuje. Bo od momentu, gdy Meghan i Harry przybyli do Kanady na przerwę świąteczną, Royal Canadian Mounted Police zapewniała bezpieczeństwo parze i ich synkowi, ponieważ podlegali temu jako osoby publiczne chronione na arenie międzynarodowej. Poza tym Kanada do dziś pozostaje monarchią konstytucyjną z Elżbietą II jako głową państwa, więc musi dbać o członków monarchii. Ale ostatnio rząd federalny ogłosił, że kiedy Meghan i Harry wycofają się ze swoich królewskich obowiązków, utracą ten status i Kanada przestanie zapewniać im ochronę. I to rozgniewało ludzi, dlatego że oznacza to, że jeśli Kanada odmówi dalszego płacenia za zapewnienie bezpieczeństwa Meghan i Harremu, koszt ochrony 24 godziny 7 dni na dobę dla pary i małego Archiego spadnie na brytyjską policję miejską. A to jest finansowane przez angielskich podatników. Zatem dlaczego policja z Wielkiej Brytanii powinna zajmować się kimś mieszkającym w Ameryce Północnej? Takie pytania zadają sobie mieszkańcy Anglii. Chodzi o to, że gdy Sussexowie przeprowadzą się za granicę, koszt ochrony wzrośnie jeszcze bardziej. W tej chwili każdy oficer ochrony królewskiej kosztuje około 100 tysięcy funtów, a para ma 6-osobowy zespół bezpieczeństwa. Koszt obejmuje wynagrodzenie, nadgodziny, dodatek zagraniczny, emerytury, przeloty i zakwaterowanie. Tymczasem policja metropolitalna obliczyła, że całkowity roczny rachunek ochrony Meghan i Harry'ego może wzrosnąć do 20 milionów funtów. Zatem ludzie nie byliby z tego zadowoleni, co udowadniają także sondaże opinii publicznej. Ani Kanadyjczycy, ani Brytyjczycy nie są zainteresowani pokrywaniem kosztów ochrony i innych wydatków związanych z ryzykownym ruchem w stronę niezależności wykonanym przez Sussexów. Wcześniej informowano, że premier Kanady Justin Trudeau obiecał Wielkiej Brytanii, że jego rząd pokryje część kosztów ochrony tej pary. Ale tylko co piąty Kanadyjczyk uważa, że płacenie za bezpieczeństwo Sussexów jest odpowiednim wykorzystaniem funduszy państwowych. Co więcej, Kanadyjska Federacja Podatników wysłała nawet petycję mającą 80 tysięcy podpisów do biura premiera, sprzeciwiając się sponsorowaniu Sussexów. Podobne protesty miały miejsce w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu policja oraz rząd musieli rozpocząć pełny przegląd kwestii bezpieczeństwa księcia i księżnej. Chodzi o to, że z jednej strony Harry i Meghan mają własne pieniądze i chociaż w tym momencie są jakby bezrobotni, wartość netto księcia Harry'ego wynosi co najmniej 25 milionów dolarów, a Meghan około 5 milionów dolarów. Dlatego mogą łatwo finansować własne bezpieczeństwo, tak jak celebrytki, które są również osobami prywatnymi i które często mają podobne majątki. Z drugiej strony Harry nie prosił o urodzenie się w rodzinie królewskiej i nie jest jak każdy inny celebryta. Zwłaszcza, że jego służba w Afganistanie sprawiła, iż stał się on istotnym celem dla terrorystów, dlatego zarówno on, jak i jego rodzina potrzebują ochrony. Ale czy podatnicy powinni za to płacić? Co myślicie, ciekawscy? Inną opcją jest to, że to ojciec księcia za wszystko zapłaci, a mówimy o księciu Karolu.
Byłoby to tak samo jak w przypadku księżniczki Eugenii i księżniczki Beatrycze, ponieważ ich rodzice, książę Andrzej i Sara Ferguson, płacą za zespół byłych funkcjonariuszy policji, którzy ochraniają ich córki. Co prawda ciężko powiedzieć, jak to jest teraz, skoro książę Andrzej wycofał się z obowiązków publicznych po skandalu związanym z jego przyjaźnią z Jeffreyem Epsteinem. Wszystko, co ujawniło królewskie źródło, to fakt, że Beatrycze i Eugenia nie mają królewskiego funduszu finansowego i nie korzystają z opłacanej przez podatki ochrony podczas codziennych wycieczek czy obowiązków. Jest to luksus, który otrzymują, gdy wykonują rzadkie królewskie zadania. Kiedy Meghan i Harry po raz pierwszy ogłosili, że ustępują z rangi członków monarchii, opisali szczegóły ustaleń dotyczących finansowania na swojej stronie internetowej. Powiedzieli, że teraz, kiedy planują stać się niezależni finansowo, nie będą już otrzymywać pieniędzy z suwerennego grantu, który stanowi 5% ich dochodu. Ale przyznali, że nadal będą wspierani z dochodów pochodzących z księstwa Cornwalli, które jest majątkiem dziedziczonym przez księcia Karola. Jest więc bardzo możliwe, że para użyje pieniędzy z prywatnej posiadłości księcia Walii, aby zapłacić za swoją ochronę. Ale czy nadal będzie to niezależność finansowa, jeśli dostaną dodatkowe 20 milionów funtów rocznie z banku ojca Harry'ego? Co więc królowa Elżbieta II o tym wszystkim myśli? Po całym dramacie wokół monarchini zakazującej Sussexom używania tytułu królewskich, źródła podają, że władczyni chce, aby cała ta sprawa się po prostu skończyła. Ale wydaje się, że nie będzie to takie łatwe, ponieważ podobno wybuchła nowa awantura pomiędzy królową a księciem Harrym i Meghan. I obejmuje ona ogromne roczne koszty ich bezpieczeństwa. Jak powiedział królewski rzecznik, królowa Elżbieta rozmawiała już o tym z parą na osobności. I wyjaśniła, że w pewnym momencie będą musieli sami ponieść te koszty. Ponieważ pałac Buckingham nigdy nie komentuje kwestii bezpieczeństwa, będziemy musieli poczekać na rozwój sytuacji. I chociaż kwestie bezpieczeństwa to najważniejsza część tej całej sprawy, to odejście od rodziny królewskiej wiąże się też z utratą pozostałych przywilejów przez Meghan i Harry'ego. A mamy tu na myśli też brak możliwości wykorzystywania rezydencji królewskich w Wielkiej Brytanii. A najbardziej utratę przywilejów odczuje Meghan, ponieważ nie będzie mogła na przykład pożyczać klejnotów od królowej, a przecież księżna bardzo często wykorzystywała ten przywilej i do swoich kreacji dodawała królewską biżuterię. Podobno też Archie jako pierwsze i ostatnie dziecko pary uznawane jest jako royal baby, co jest równoznaczne temu, że obligatoryjnie jest zapraszane na wszystkie uroczystości królewskie, a po Megxicie jego przyszłe rodzeństwo nie będzie już miało tego przywileju. Ale ta sprawa nie jest jedyną rzeczą, która sprawia, że królowa jest smutna. Ponieważ Meghan i Harry nadal mają do wykonania kilka oficjalnych obowiązków królewskich, wrócą do Wielkiej Brytanii, ale nie zabiorą ze sobą małego Archiego. I rzekomo naprawdę zdenerwowało to królową. Nie widziała ona swojego prawnuka od 14 tygodni, odkąd Meghan i Harry zabrali syna do Ameryki Północnej, aby świętować sezon świąteczny. Wielu królewskich znawców mówiło, że królowa Elżbieta jest bardzo smutna, że nie spędza dużo czasu z Archiem. Nie podoba jej się również fakt, że będzie tęsknił za zabawą ze swoimi kuzynami i pozostałą rodziną, która rezyduje w Wielkiej Brytanii. Królowa nie jest jedyną osobą, która jest zdenerwowana tym, że młody książę pozostanie w Kanadzie. Zdenerwowanie to może złe słowo, ponieważ Sussexowie przyprawili policją królewską o ból głowy, kiedy zdecydowali się przyjechać do Wielkiej Brytanii bez dziecka. Według The Sun Sussexowie potrzebują co najmniej 12 funkcjonariuszy, aby zabezpieczyć ich podczas podróży. Więc ponieważ książę Harry jest już w Wielkiej Brytanii, oficerowie będą musieli podwoić wysiłki, aby ochronić jego i Meghan w Londynie i Archiego pozostającego w Vancouver. Decyzja o zostawieniu 9-miesięcznego dziecka samego w domu nie tylko rozczarowała królową, ale także dodała kolejne 50 tysięcy funtów do już istniejącego rachunku ochrony pary. Królewskie źródło powiedziało, że podróże Meghan i Harry'ego są zawsze wielkim wyzwaniem dla urzędników planujących ich wizyty, a szczególnie wtedy, gdy postanawiają wybrać się gdzieś bez swojego syna. Oświadczenie Meghan i Harry'ego nie sugeruje jednak, że chcą pokryć rachunek za ochronę. Może zatem sugeruje to to, że mają problemy z wymyśleniem sposobu na niezależność finansową i własne zarobki? Po pierwsze wiemy, że powrót Meghan do Hollywood może być trudny. Nagrała już co prawda swoją rolę do produkcji Disneya w zamian za darowiznę na cele charytatywne, ale firma tak naprawdę nie planuje jej zatrudnić w przyszłości. Kierownik Disneya powiedział, że Meghan jest raczej kontrowersyjną postacią i wytwórnia tak naprawdę jej nie potrzebuje. Choć chciałaby teraz brać udział w filmach o superbohaterach, jako lektor lub nawet na ekranie, producenci z Hollywood nie są zbyt chętni do współpracy z aktorką. Twierdzą, że ludzie nie byliby w stanie pominąć faktu, że jest ona Meghan Markle. Byłby to kolejny moment bardzo podobny do występu Eda Sheerana w Grze o Tron, gdy fani serii byli oburzeni, ponieważ jego pojawienie się zrujnowało dla nich realizm fikcyjnego świata. Ale co wy o tym wszystkim myślicie, ciekawscy? Czy Meghan Markle i książę Harry powinni zapłacić za swoje bezpieczeństwo? A może podatnicy nadal powinni to robić ze względu na status wnuka Elżbiety II? Czy wierzycie, że spór między Sussexami a królową dobiegnie końca? Porozmawiajmy o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału. Pamiętajcie, aby zostawić lajki i udostępnić wideo znajomym oraz sprawdzić nasz Instagram. Do usłyszenia wkrótce, cześć!